Bitcoin za 70 tysięcy dolarów? Czy za 100 tysięcy dolarów? Czy już zaczął się alt sezon? Oraz czy aplikacja Binance szpieguje swoich użytkowników. Te i wiele innych informacji znajdziesz w tym odcinku. Zapraszam. Masters przedstawiają. Cześć ponownie, Karol z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z wiadomościami ze świata kryptowalut. I oczywiście, jak na początku każdego filmu, pamiętajcie, że to co mówię to nie jest porada inwestycyjna, a jest to tylko i wyłącznie moje własne zdanie. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut. Jeżeli jesteś początkujący w świecie kryptowalut, to zapraszam Cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika, który na pewno ułatwi ci poruszanie się po tym świecie na początku swojej edukacji. Link do tego poradnika znajdziecie w miejscu na opis pod tym filmem. Dzisiaj na rynku jest dosyć stabilnie trochę zielono, trochę czerwono, ale te skoki nie są duże jednoprocentowe, dwuprocentowe. Są oczywiście wyjątki, tak jak widzimy tu Binance Coin prawie 8% na plusie, co mnie bardzo cieszy oczywiście. I kilka projektów ostatnio bardzo dużo urosło będę o tym mówił w dalszej części filmu. Jedną z dobrych wiadomości jest na pewno to, że dominacja Bitcoina Spadła do 62% nawet procent w pewnym momencie. Na dzień dzisiejszy, tak, na dzień dzisiejszy jest to 62,4%. Jest to bardzo dobra wiadomość i wielu analityków wróży Alt Season, ale czy tak będzie? No nie wiadomo. Pamiętajcie, że jedna jaskółka wiosny nie czyni. Jak oglądałeś poprzednie moje filmy, to na pewno wiesz, że ja jestem fanem altcoinów, a nie koniecznie samego Bitcoina. Także sam osobiście bardzo mocno czekam na Alt sezon. W dzisiejszym odcinku, w przeciwieństwie do ostatniego odcinka z newsami, jest bardzo dużo dobrych wiadomości. W sumie, praktycznie same dobre wiadomości, i nimi właśnie chciałem się z Wami podzielić. Jak zawsze, zacznę od predykcji ceny bitcoina oraz innych kryptowalut. Także zaczynamy. Prognozy modelu bitcoin przewidują rajd do 70 tysięcy dolarów według Vice Crypto Ratings. I jak możemy przeczytać na Daily Hodl, popularny, ale kontrowersyjny model. S2F wskazuje, że Bitcoin może osiągnąć 70 tysięcy dolarów do połowy 2021 roku. Model S2F porównuje ilość towarów w obiegu, podzieloną przez ilość produkowaną każdego roku. Model ten jest tradycyjnie wykorzystywany do analiz wewnętrznej wartości metali szlachetnych, takich jak złoto czy srebro. Zdaniem analityków Weissa, złoto ma obecnie S2F wynoszący 62, co oznacza, że zajęłoby 62 lata. Obecnej produkcji, aby dopasować się do globalnych zasobów naziemnych. Srebro ten wskaźnik ma na poziomie 22, a wynik S2F bitcoina wynosi 56, co oznacza, że bitcoin może konkurować ze złotem jako bezpieczna inwestycja. Analitycy wskazują również na kwitnące wpływy instytucjonalne do bitcoina. Gigant funduszu hedgingowego, Paul Tudor Jones, zainwestował 210 milionów dolarów w bitcoina, Grayscale Bitcoin Trust. Nadal kupuje bitcoin w tempie szybszym, niż są one wykopywane. Andersen Horowitz, inwestor kapitału wysokiego ryzyka, niedawno uruchomił nowy fundusz o wartości 515 milionów dolarów, który ma inwestować w sieci kryptograficzne i firmy. Analiza analizą, ale wpływ pieniędzy instytucjonalnych jest na pewno bardzo dobrą wiadomością dla wszystkich fanów kryptowalut. A z kolei Mike Nowograd zaleca posiadanie o wiele mniej bitcoinów niż złota. Podczas swojego ostatniego wystąpienia na Fest Money CNBC, Mike Nowograd, dyrektor generalny Galaxy Digital, zalecił przydzielenie znacznie mniejszej części swojego portfela bitcoinowi niż złotu ze względu oczywiście na jego zmienność i dodał: "Wydaje mi się, że Bitcoin jest lepszy od niego, ale powiedziałbym ludziom, aby mieli o wiele mniej bitcoinów niż złota, tylko ze względu na zmienność". Nowograd powtarza, że Bitcoin wciąż jest trudny do kupienia. Co hamuje jego wzrost ceny? Ale tworzone są nowe metody, aby ułatwić różnym inwestorom uzyskanie łatwiejszego dostępu do Bitcoina. Dodaję, coraz więcej osób pracuje nad ułatwieniem zakupu, trwa konfigurowanie funduszy i opieka. W pewnym momencie otrzymamy etf -y. Także zobaczcie, że kluczową sprawą nie jest to, że Bitcoin nie ma wartości i ludzie nie wierzą w Bitcoina, tylko nadal to, że jest bardzo trudny do kupienia i bardzo dużo trzeba się nauczyć, zanim go w ogóle kupimy. Trzeba wiedzieć, gdzie go przechowywać, jak go wysyłać, i tak itd. Tak Także Nowograd ma tu trochę racji. Przejdźmy teraz do Maxa Kaisera, który uważa, że Bitcoin wyprze konkurentów i wzrośnie do 100 tysięcy za sztukę. Altcoiny szalały w ostatnich tygodniach, zbierając dziesiątki procent, ponieważ Bitcoin utknął na 9 tysiącach dolarów. Nie ma tu lepszego przykładu niż dominacja Bitcoina, o której mówiłem na początku filmu. Analitycy twierdzą, że wskaźnik ten został niedawno odrzucony na ważnym etapie trendu, sygnalizując zbliżający się alt sezon. Według Maxa Kaisera, który o tym właśnie opowiada w tym wywiadzie, taka sytuacja się nie wydarzy. W ostatnim odcinku raportu Kaisera z 9 lipca Max powiedział, że wszyscy konkurenci Bitcoina zostaną w przyszłości wypatroszeni. Kaiser powiedział, że nie ma monety, która mogłaby zrobić coś, czego Bitcoin jeszcze nie zrobił lub będzie w stanie zrobić wkrótce. Tu trochę bym się kłócił z Maxem, no ale takie jest jego zdanie. Dodał w komentarzu kilka dni później, że dominacja prawdopodobnie ostatecznie osiągnie 99%. Oprócz przemyślenia na temat altcoinów, Kaiser krótko omówił również swoje perspektywy cenowe dla bitcoina. Inwestor powiedział, że jego zdaniem kryptowaluta zmierza do 100 tysięcy dolarów za sztukę, co stanowi ponad 900% wzrostu w stosunku do obecnej ceny 9200 dolarów. Kaiser opiera swoje analizy podobnie jak Vice Crypto Ratings na podstawie modelu S2F. A tu kolejny analityk, który twierdzi, że altcoiny znikną. Wybitny wieloryb bitcoinowy przewiduje masowe wyginięcie altcoinów przed kolejnym rajdem bitcoina. Inwestor, który zdobył sławę zajmując pierwsze miejsce w rankingu liderów handlu Bitfinexa, twierdzi, że przed kolejnym etapem bitcoina nastąpi masowe oczyszczanie altcoinów. W nowym twicie handlowiec Joe007 mówi, że przewidywany przez wielu alt sezon nie jest jeszcze na horyzoncie. Moim zdaniem masowe wyginięcie shitcoinów prawdopodobnie poprzedzi następny rajd bitcoina. Zrób z tym co chcesz. Ale na szczęście nie wszyscy uważają, że altcoiny znikną. Według założyciela Pantera Capital bitcoin wzrośnie o tonę, a altcoiny wybuchną. Dan Morhead z Pantera Capital stwierdził, że jego zdaniem altcoiny będą działały lepiej niż Bitcoin w ciągu najbliższych kilku lat. Morhec zasugerował, że on i jego firma wspierają altcoiny, aby przewyższyć wzrost Bitcoina i powiedział on: Naszym zdaniem te altcoiny, a szczególnie tokeny smart kontraktów o mniejszej kapitalizacji, będą lepsze niż Bitcoin w ciągu najbliższych kilku lat. Podkreśla on, że tak. Cena bitcoina będzie rosła, ale altcoiny będą rosły dużo bardziej i dużo szybciej. Ja osobiście wolę predykcję Moreheada niż Joe007 i Kaisera. Także Nicolas Merten, najlepszy analityk bitcoina, mówi, że zbliża się wybuch altcoinów. Stratek krypto Nicolas Merten twierdzi, że altcoiny są gotowe na walkę z bitcoinem, ponieważ kryptowaluty o dużych kapitalizacjach, takie jak Ethereum, XRP czy LTC, Zaczynają wykazywać coraz większą siłę w parze z Bitcoinem. W tym artykule opisuje, on, dlaczego te altcoiny mają szansę na duże wzrosty, ale mówi też o altcoinach z mniejszą kapitalizacją. Merten mówi, że mniejsze altcoiny mają więcej miejsca na wzrosty. Uważa, że Kyber Network, REN, AVE, Basic Attention Token, KAWA czy RLC są gotowe do rajdu po okresie krótkotrwałej konsolidacji. Stratek Kryptograficzny uważa, że 6 monet to solidne, długoterminowe wybory, które oferują duży potencjał. Chociaż czuje się pewny, Merten zauważa również nieprzewidywalność rynku kryptowalut i mówi, że wszystko może się zdarzyć w niestabilnej i ryzykownej przestrzeni. To chyba na tym dzisiaj zakończymy przewidywanie przyszłości, a teraz chciałem powiedzieć o nowej aplikacji, która ma łączyć płatności Bitcoina i Lightning Network z kontami bankowymi użytkowników. Strike, nowa aplikacja twórcy Zap Lightning Wallet, Jacka Malersa, już niedługo ujrzy światło dzienne. Zgodnie z zapowiedzią, aplikacja pozwoli użytkownikom na transakcje, wysyłanie i odbieranie bitcoinów bezpośrednio na ich i z ich kont bankowych, bez konieczności posiadania portfela. Inne przepisy dotyczące kryptowalut są zwykle wymagane w przypadku giełd, takie jak Know Your Customer, zostaną rzekomo ograniczone do minimum. Malers mówi, nie potrzebujesz portfela, nodów, seedów, kanałów, płynności, fantazyjnych słopów, oficjalnych dokumentów itd., itd., aby wchodzić w interakcję z tą nową, globalną gospodarką cyfrową. W ubiegłym roku deweloper ogłosił również zamiar zbudowania platformy, która pozwoli na natychmiastowe zakupy bitcoinów kartami debetowymi za pośrednictwem Lightning Network. Malec optymistycznie napisał, że w końcu nadszedł czas, Dodając, że to dopiero początek ruchu Strike, aby zaoferować bitcoiny całemu światu. Dzięki solidnemu i długiemu planowi, deweloper z niecierpliwością oczekuje, że przyszłość adaptacji bitcoinów się spełni. Ja osobiście również z, nie z niecierpliwością czekam na te aplikacje. Jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ znacznie ułatwi to wszystkim użytkownikom kupowanie samego bitcoina oraz wszystkich innych kryptowalut. A teraz przejdę do kolejnego sygnału na wzrosty w cenach kryptowalut. Masowe wyciąganie Bitcoina z giełd. Według danych uzyskanych od firmy badawczej Glassnode o 20 660 więcej Bitcoinów zostało wypłaconych z giełd niż zdeponowanych. Tylko na samej giełdzie Coinbase wypłacono 22 777 Bitcoinów i jest to więcej niż na wszystkich innych giełdach razem wziętych. Jak wykresy pokazują z z raportów Glassnote istnieje zasadnicza różnica między ilością wypłacanych a wpłacanych bitcoinów. Może to oznaczać, że wieloryby, duzi inwestorzy wypłacają swoje kryptowaluty na portfele w celu przechowywania ich przez dłuższy okres czasu. Jest to bardzo dobra wiadomość i daje duże przesłanki, że cena bitcoina będzie rosła i wierzą w to duzi inwestorzy. A tu kolejna dobra wiadomość, tym razem z Indii. Indyjski Gigant technologiczny TCS wprowadza rozwiązanie handlu kryptograficznego dla instytucji finansowych. TCS to największa indyjska firma technologiczna i druga co do wielkości firma pod względem kapitalizacji rynkowej. Wprowadziła ona rozwiązanie handlu kryptowalutami dla instytucji finansowych. Nazwane Quartz Smart Solution for Crypto Services, rozwiązanie pozwala bankom i firmom inwestycyjnym świadczyć usługi handlu kryptograficznego swoim klientom. Rozwiązanie obsługuje wiele kryptowalut, jak i stablecoinów. Samit Gupta, dyrektor generalny indyjskiej giełdy kryptograficznej CoinDCX, powiedział, że wiadomości TCS są bardzo obiecujące dla indyjskiego przemysłu kryptograficznego. TCS musiało widzieć rosnące zapotrzebowanie w indyjskich przestrzeniach bezpośrednio od klientów ich firm bankowych i inwestycyjnych na właśnie takie produkty. Chociaż powstanie takich produktów pokazuje, że. Uznane instytucje finansowe uważają, że krypto będzie częścią ekosystemu finansowego. Dalsze działania będą wymagać inteligentnych i rozsądnych przepisów dotyczących kryptografii. Dodał Gupta. Żeby nie było, że dzisiaj same dobre wiadomości. Władze Wenezueli przechwytują ponad 300 maszyn wydobywających bitcoiny. Bolivariańska Gwardia Narodowa w Puerto Ordaz w Wenezueli zajęła 315 maszyn wydobywczych bitcoiny. Produkowanych przez Bitmain. Właścicielom platform wydobywczych powiedziano, że nie posiadają niezbędnych zezwoleń na posiadanie i obsługę maszyn. Nie byli również upoważnieni do transportu maszyn podczas kwarantanny COVID-19. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obywatele Wenezueli, którzy są zainteresowani prowadzeniem działalności wydobywczej związanej z kryptowalutami, muszą uzyskać odpowiednie zezwolenia w biurze rządowym. Właściciele, którzy nie uzyskują tych zezwoleń, narażają się na karę grzywny i konfiskatę sprzętu. Niewątpliwie jest to duży cios dla kopalni Bitmain. A tymczasem w Argentynie najmniejszy nominał jest teraz wart tylko jednego satosiego. Najmniejsza jednostka walutowa Argentyny spadła w wartości i obecnie jest warta równowartości 1 Satoshi. Kentavo, które jest w obiegu od 1854 roku. Dołączyło do liry libańskiej i wietnamskiego donga, ponieważ ma tę samą wartość co najmniejszy nominał Bitcoina. Spadek wartości waluty odnotował argentyński użytkownik Reddit o nazwie One More Yuan, który wykorzystał trudną sytuację Kentawo jako przykład do inwestowania w bitcoiny. Inny użytkownik w komentarzach stwierdził, że złom z monet Kentawo jest teraz wart więcej niż sama moneta. Argentyna jest jednym z kilku krajów Ameryki Południowej, które w ostatnich latach przeszły kryzys hiperinflacji i walutowy, a rząd nie spłacał swoich pożyczek. Kraj wkroczył w trzeci rok recesji, przed rozpoczęciem pandemii koronawirusa, po kryzysie gospodarczym, który rozpoczął się w 2018 roku. Za to, całkiem przeciwnie do Argentyny, radzi sobie DeFi. Według danych z CoinMarketCap, 40 projektów finansowych realizowanych na Ethereum, są obecnie łącznie warte 3,3 miliarda dolarów. Compound prowadzi i ma kapitalizację na poziomie pół miliarda. Maker nie jest daleko w tyle, co stanowi 1 trzecią całkowitej kapitalizacji rynku DeFi. Pomimo tego, że kapitalizacja znacznie rośnie w ostatnim czasie, jest ona bliska 15% obecnej kapitalizacji rynkowej tylko Ethereum, czyli bardzo, bardzo mało. Ja osobiście w DeFi widzę potencjał. Nie wiem, czy wy interesujecie się projektami DeFi, tylko pamiętajcie, że tu trzeba uważać, żeby nie było tak jak z wybuchem bańki na ICO, że będziemy mieli bardzo dużo projektów DeFi, z czego bardzo mało da nam naprawdę zarobić. A teraz kolejne wykorzystanie blockchain. UNICEF szuka startupów blockchain z krajów wschodzących, które zajmą się COVID-19 i wyzwaniami humanitarnymi. Cecilia Chapiro, doradca inwestycyjny w UNICEF Ventures, powiedziała Cointelegraph, że UNICEF uruchomił swój fundusz innowacyjny w 2016 roku w celu wspierania wschodzących technologii budowanych w krajach rozwijających się. Od tego czasu UNICEF zainwestował w ponad 50 startupów w 35 różnych krajach. Inwestujemy w technologie, które mogą wpływać na miliardy ludzi, zwłaszcza dzieci w krajach wschodzących, powiedziała Chapiro. Według niej UNICEF zidentyfikował blockchain jako jedną z technologii, która może mieć globalny wpływ. W związku z tym UNICEF zainwestował 100 tysięcy funduszy za pośrednictwem swojego Funduszu Innowacji półtora roku temu w sześć startupów, z których trzy koncentrowały się na blockchainie. Aby lepiej zrozumieć wpływ technologii blockchain, UNICEF uruchomił fundusz kryptowalutowy wspierany przez Fundację Ethereum w październiku 2019 roku. Chapiro wyjaśniła, że fundusz kryptograficzny opiera się na tych samych ramach co fundusz innowacji. Jedyną różnicą jest to, że inwestycje są dokonywane w kryptowalutach. A teraz Binance i ich aplikacja na Androida, która wykorzystuje Twój mikrofon. Użytkownicy Twittera wyrazili obawy dotyczące możliwości szpiegowania przez aplikację Binance. Te spekulacje pojawiają się po ostatnich doniesieniach sugerujących, że platforma TikTok zawiera oprogramowanie szpiegujące stworzone przez chiński rząd. Według użytkownika Twittera Shitcoin Sherpa, który opublikował zrzut ekranu wystawcy certyfikatu, uprawnienia wymagane przez Binance w aplikacji na Androida obejmują dostęp do kamery i możliwości nagrywania dźwięku. Co ciekawe, aplikacja nie wydaje się mieć żadnych funkcji, które używają tych urządzeń. Rozmawiając z CoinTelegraph, główny urzędnik do spraw bezpieczeństwa Binance odniósł się do obaw i wyjaśnił niektóre uwagi. Aparat jest używany podczas procesu KYC. Kot opracowany na aplikacji Binance zdecydowanie nie używa mikrofonu. Mamy pakiet SDK w innej firmy, który żąda tego pozwolenia. Jest używany podczas procesu KYC. Zewnętrznym dostawcą jest Magvi. Próbujemy ustalić, czy możemy pozbyć się tego pozwolenia. Może się jednak zdarzyć, że Magvi używa mikrofonu do podsłuchiwania. Damy ci znać, kiedy skontaktujemy się z tą firmą, aby to potwierdzić. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że dopiero teraz to zauważono, że aplikacja Binance ma dostęp do takich funkcji i może nagrywać to, co słyszy. Zobaczymy, jak Binance rozwiąże tę sprawę. A teraz przejdę do szybkiego przeglądu projektów kryptowalutowych. Cardano ujawnia współpracę z Coinbase. Czy wiodąca giełda będzie obsługiwać kryptowalutę ADA? Pomimo przyjęcia w Coinbase Custody pozwalającej na stajkowanie ADA. Wiodące giełdy kryptograficzne Coinbase i Coinbase Pro nie obsługują ADA. Niedawno Coinbase ujawnił listę 18, krypt 18 kryptowalut, które prawdopodobnie mają zostać dodane do platformy, ale nie było tam cardano. Jeżeli jednak to nastąpi, to na pewno będziemy mieli znów duże wzrosty na ADA. Miejcie to na uwadze. Iota 2.0 Pulen Testnet rejestruje szczytową wydajność 1500 transakcji na sekundę oraz 20-krotną poprawę czasu potwierdzenia wydajności. Pulen Testnet, uruchomiony w czerwcu 2020 roku, jest częścią trójstronną fazy IOTA dla IOTA 2.0. Pozostałe to nektar oraz honej. Te trzy fazy IOTA 2.0 mają na celu uczynienie IOTA całkowicie zdecentralizowaną, skalowalną siecią. Pulen ma dać pierwszy rzut oka na przejście IOTA. W szczuplejszą architekturę sieci. Według wtorkowej aktualizacji statusu testnetu, zapotrzebowanie na pamięć do uruchomienia węzła wynosi teraz 340 MB, a wykorzystanie procesora wynosi tylko 3,5%. Bardzo dobre wiadomości ze strony IOTA. Jestem wielkim fanem tego projektu. A teraz coś o Dogecoin. Jego fani na pewno są zadowoleni, bo Dogecoin ostatnio urósł nawet o 100% w jeden tylko dzień. Teraz mamy na nim.

Fani Dogecoina z TikToka mówią, że go nie sprzedadzą, dopóki nie osiągnie on 1 dolara za sztukę, co przy dzisiejszej cenie stanowiłoby wzrost 270 razy. Mało prawdopodobne, lecz nie niemożliwe. Po sukcesie Dogecoina chyba inni pójdą w jego ślady. Jak możemy przeczytać na Twitterze, dyrektor generalny Tron Justin Sun chce powtórzyć sukces TikToka. Od dzisiaj skupimy się na większej ilości treści TikTok bądź na bieżąco z filmami. Czytając komentarze pod tym tweetem stwierdzam, że społeczność Trona nie jest tym zachwycona i oskarża Justina o kopiowanie ruchów, brak oryginalności i sami nie dowierzają, że ten tweet był na serio. Jeżeli faktycznie Tron pojawi się na TikToku to moim zdaniem będzie możliwy dosyć duży wzrost ceny TRX. VeChain, mój niepodważalny lider wśród altcoinów również zdrożał o ponad 120% w kilka dni i to nie za sprawą TikToka. Wiele się dzieje w tym projekcie, a tu mam jedną z głównych przyczyn wzrostu ceny wiczajna. Korporacja z siedzibą w Luksemburgu, firma produkująca stal, przyjęła napędzane w rozwiązanie MyCare w celu zmniejszenia ryzyka zagrożenia COVID-19 w miejscu pracy. W szczególności firma wykorzystała aplikację MyCare w swoim brytyjskim biurze Mayfair, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się w wysoce zakaźnego wirusa. Kolejny dowód na to, że mamy. Powolną, ale jednak adaptację blockchain. I na koniec Block One Voice został uruchomiony. Voice oparta na blockchain aplikacja społecznościowa, zaprojektowana z myślą o użytkownikach. Voice jest bardziej przejrzystą platformą mediów społecznościowych dla świata, w której wartość dobrych wiadomości wraca z powrotem do wspierania społeczności, a nie korporacyjnych zysków, co oznacza, że będzie można na niej zarabiać. Obecnie otwarty dla publiczności w trybie tylko do odczytu. Voice pozwala publikować treści tylko zarejestrowanym użytkownikom społeczności. Rejestracja wczesnego dostępu jest również otwarta, a od 15 sierpnia Voice planuje zezwolić również tym, którzy się zarejestrowali, aby zaprosili swoich przyjaciół na platformę. Zobaczymy jak będzie wyglądała ta platforma. Jeszcze tam nie zaglądałem, będę musiał na pewno to zrobić. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Jeżeli podobał Ci się ten film, to kliknij łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie, trzymajcie się, cześć.